Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Ja mam na imię Paweł, jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie zasubskrybować w prawym dolnym rogu tego kanału. Jak naduszcie dzwoneczek, będziecie dostawiali powiadomienia o wszystkich filmach, które są na tym kanale. A jest ich sporo, co tydzień tutaj, jak zobaczycie, jest podsumowanie tego, jak wyglądają dane rozsady. Także najbliższy film już jutro, zapraszam Was. Zapraszam też Was na mojego Instagrama, tu zobaczcie, jak on się nazywa, Zakładamy Ogród. Ja tam więcej dodaję zdjęć, więcej relacji, będziecie tak bardziej na bieżąco ze mną. A no właśnie na Instagramie już pokazywałem, że pierwszą część w dniu wczorajszym pikowałem po raz drugi moich rozsad. No właśnie, pikowanie po raz drugi. Po co ono, czy ono jest potrzebne? I w tym filmiku Wam przedstawię za, które przemawiają dla mnie za takim pikowaniem. Mam tutaj rozsady, to drugie pikowanie tyczy się zarówno pomidorów gruntowych, pomidorów koktajlowych, bakłażanów i papryk, czyli głównie tych psiankowatych. Jak wiecie, te rośliny mają system korzeniowy bardzo płytki, a tu chodzi o to, żeby ten system był głęboki, co nam potem pomoże w gruncie bardziej. Będą więcej się rozchodziły korzenie głębiej, na szerszym polu będą te korzenie, w związku z czym łatwiej będą łapały składniki pokarmowe i nie będziemy musieli tak bardzo ich nawadniać. Chciałbym Wam pokazać teraz, jak wyglądają moje rozsady i dlaczego będę je pikował. Patrzcie, małe doniczki, rozsady już są dość duże. Pójdą za miesiąc, dobry miesiąc, zależeć będzie od generalnie zimnych ogrodników. Będą za miesiąc trafiały do gruntu. Zaczyna się robić tak, że jeżeli jedna doniczka jest koło drugiej, na te sadzonki po pierwsze na siebie nachodzą. Co może mieć wpływ, będziemy widzieli po pierwsze na liściach, po drugie będą miały mniej światła, będą bardzo z sobą konkurowały, będą ściśnięte. Oczywiście można nie pikować, porozsadzać, dać im troszeczkę więcej miejsca, jeżeli będziecie zawsze zachowywali tą zasadę, aczkolwiek przypuszczam, że gdzieś tam to przy ilości sadzonek, którą mamy, zginie, więc mimo wszystko będą z sobą konkurowały o to światło. Będą też miały, widzicie, ona już chce mieć tutaj więcej miejsca, tak? Dlatego dostanie więcej miejsca dla siebie, dla bryłki korzeniowej. Otworzymy sobie tą doniczkę. Tu akurat mamy na przykładzie papryki Rokity, czyli to jest chyba 2 skali ostrości. Ta papryka miała cięty wierzchołek. Zwróćcie uwagę, ona się tu fajnie rozkrzacza do góry, jak się rozgałęzia. Pozbyliśmy się tych wierzchołków, a film z tego, jak się pozbywałem tych wierzchołków, znajdziecie u mnie w komentarzu. I mam też papryki, przy których nie odcinałem wierzchołka i dla porównania pokazywałem jakiś czas temu filmik, jak wyglądają jedne, a jak wyglądają drugie, jak bardzo się rozkrzaczyły przez ten czas. Ja mam taką sprytną doniczkę, słuchajcie, w którą możemy sobie tak pięknie otworzyć i zobaczyć możemy sobie, jak się ma ta bryłka korzeniowa. I zaraz nam tu operator pokaże, słuchajcie, że te korzonki dotykają już z każdej strony doniczki. Wychodzą już na dole również z doniczki, co świadczy, że ta roślinka mogłaby ten system już sobie powiększyć, czyli w gruncie będzie nam lepiej się zachowała, będzie nam lepiej czerpała wartości odżywcze. Tak wygląda papryka. Bakłażana nie mam już w tak pięknych doniczkach, więc obstukam go trochę i zobaczymy sobie, jak się ma ten system korzeniowy bakłażana. Na pewno jest skromniejszy, ale też już idzie po brzegach doniczki. Postawimy go sobie tutaj z boczku. I jak ja będę to drugie pikowanie, do jakich doniczek będę dawał i jak będę to robił. Mogą być takie generalnie doniczki, czyli tą będę używał do bakłażana niższa, a większe fi, bo bardziej rozłożysty jest. Papryka też jest dość rozłożysta, ale paprykę wiem, że warto pikować do nieco wyższych doniczek. Ta akurat ma 13 cm około średnicy, jakieś 18 wysokości. Mam też dużo takich, mam też mniejsze. Zależy wszystko dla mnie od wielkości rozsady, jaką mam, czyli gruntowy, który był późno wysiewany, będzie automatycznie w niższej nieco doniczce niż taka. Natomiast te papryki, te pomidory koktajlowe, które już dawno temu były wysiewane, dawno temu były pikowane po raz pierwszy, trafią mniej więcej do takich doniczek. I przy takim pikowaniu, czyli co zyskujemy? Zyskujemy większą bryłkę korzeniową. Tutaj, tak, mamy rozrośniętą, mamy więcej miejsca dla sadzonki, nie będą z sobą konkurowały, czyli ta sadzonka lepiej sobie dotrwa jeszcze przez ten miesiąc, który mamy, a dopiero pójdzie wtedy do gruntu. Obrywamy te pierwsze listki, czyli te liścienie. Widzicie na papryczkach, tak one jeszcze wyglądają. I wkładamy ją do gruntu praktycznie aż do tego miejsca, do tego rozgałęzienia będzie trafiała do gruntu.
Możemy sobie ją przymierzyć, że mniej więcej dotąd potrzebujemy ziemi. Używam ziemi do siewu i pikowania, słuchajcie. To już są rozsady większe, to już nie są takie malutkie w porównaniu do tych, co mieliśmy. Ja je nawożę biohumusem. Praktycznie co tydzień są nawożone biohumusem. Wrzucamy sobie taką sadzoneczkę do środka, za dużo dałem podłoża. Zabierzemy, wyrównamy. O, dla mnie idealne teraz. Przytrzymujemy sobie liście. Ważne przy pikowaniu, na co zwracamy uwagę, to zwracamy uwagę, żeby nie chwytać za łodygę, nie ściskać łodygi. Nawet jak stracimy jeden czy drugi listek, to nam nie zaszkodzi w żaden sposób. Natomiast zduszona łodyga to już nie ma bata, nic z tego nie będzie, dlatego jak ugniatacie podłoże, to starajcie się robić to troszeczkę dalej, nie bezpośrednio przy łodydze, aczkolwiek te sadzonki, te rozsady nasze już też są troszeczkę większymi, tak? To już nie jest siewka, którą pierwszy raz pikujemy i ona jest tak bardzo łamliwa. Ona już jest nieco większą. Liczę, zresztą na Instagramie będę pokazywał, że za jakiś czas ten system korzeniowy będzie duży. Bakłażan i tak samo będę robił z pomidorem. Bakłażana również obrywam te pierwsze listki. On aż tak głęboko nie będzie szedł z tego względu, że on ma pokaźne, szerokie liście. Wybrałem większą doniczkę, minus taki, że teraz te rozsady zajmują dużo więcej miejsca, ale coś za coś. Później do gruntu pójdą już z większą bryłką korzeniową. Ja już się nie mogę doczekać momentu, słuchajcie, w którym nasze rozsady będą mogły iść do tunelu, do szklarni, bo na chwilę obecną, kurczę, te psiankowate, no u nas są jeszcze nocne przymrozki i nie jestem na tyle odważny, żeby je tam dawać, słuchajcie. Daję też dość wysoko. Zresztą zwróćcie uwagę, tendencja. Ta góra się robi już taka ciężka, a ta bryłka, będąc w takiej doniczce, nie jest w stanie już utrzymać tej góry, ona się buja. Ja niektóre pomidory koktajlowe, bo one już są troszeczkę wyższe, po takim drugim pikowaniu również je spaliczkowałem. Dostały ode mnie paliczek, tak samo miechunka, bo miechunka poszła w górę. I co? Mniej miejsca, ale dla nich to będzie lepiej. Przez jakiś czas, bo tak to ja moje rozsady już teraz podlewam, słuchajcie, od dołu, nie podlewam je od góry, ale jeżeli byśmy teraz podlewali je z powrotem od dołu, to byśmy pociągnęli tylko korzeń w dół. Okej, tego chcemy, ale też chcemy, żeby nam się ta łodyga ukorzeniła dalej, czyli musimy też podlewać od góry, żeby ona też wypuściła korzonki, a przy psiankowatych tak będzie właśnie. Słuchajcie, zapraszam Was na mojego Instagrama raz jeszcze, tu się nazywam Zakładamy Ogród, do subskrypcji kanału i pozdrawiam Was, do usłyszenia, cześć!